Bardzo dziękuję, że zdecydowali się Państwo spędzić z nami dzisiaj to czwartkowe, zimne, listopadowe popołudnie. Tematem naszego dzisiejszego spotkania będzie krótkie omówienie, prezentacja możliwości i korzyści, które czekają na Państwa, jeśli zdecydujecie się Państwo skorzystać z programu Alter Inspire Polyfoam, czyli naszego rozwiązania, które dedykowane jest do obliczeń dla pianek poliuretanowych. Wyzwania, przed którymi stajemy w przemyśle, ale też w nauce, na uczelniach, zastanawiając się nad przetwarzaniem, produkcją pianek poliuretanowych, to spełnienie całego zestawu wymagających wymagań inżynierskich, takich jak siła, wytrzymałość, szybkość zarówno procesu, jak i naszych obliczeń, waga, jakość, koszt, czy dokładność naszych symulacji. Pakiet Inspire, którego elementem jest właśnie Polyfoam, zapewni Państwu te możliwości już od etapu rysunku w Inspire Studio, gdzie będziecie Państwo mogli zwizualizować swoje koncepty, pomysły projektowe i następnie zaimportować bezpośrednio już do Polyfoama. Z pomocą pakietu Inspire będziecie Państwo także mogli skupić się na licznych procesach przemysłowych. Tutaj ogólnie pokażę Państwu taką wizualizację, w ramach której widzimy, jak przebiegają konkretne procesy. Wśród nich mamy właśnie formowanie pianek poliuretanowych, produkcję addytywną, ekstruzję metali i polimerów, którą będziemy zajmować się w przyszłym tygodniu, molding, formowanie metali czy casting. Wszystko w formie wygodnej, przystępnej, w jednym bardzo intuicyjnym i prostym interfejsie, do którego też dzisiaj przejdziemy. Wśród kluczowych, tak jak wspominałem, czynników związanych właśnie z pianką poliuretanową, taką jak widzieliśmy na animacji na poprzednim slajdzie, w przypadku tutaj zarówno krzesła samochodowego, znaczy jego oparcia, jak i siedziska. Kluczowymi parametrami są właśnie lekka waga, ponadto odpowiednie zabezpieczenie, izolacja, niezawodność i to, aby komfortowo i bezpiecznie umożliwiała transport naszej masy, czyli kierowców i pasażerów. Oczywiście pianki poliuretanowe nie występują tylko w przemyśle automotive, gdzie znajdziemy je właśnie w siedzeniach czy w wypełnieniach kierownic, ale także w zastosowaniach w podarstwie domowym, na przykład w urządzeniach chłodniczych typu lodówka, chłodziarka, zamrażarka. Chodzi o wypełnienia drzwi, również w elektronice czy na przykład w dobrach sportowych, produktach związanych ze sportem. Współczesne podejście do procesu formowania takich pianek wymaga zintegrowanego podejścia, które zapewni Państwu kilka rzeczy, które Inspire Polyfoam zapewnia, a więc szybkość obliczeń po pierwsze. Po drugie, dobra wizualizacja wyników. Tutaj mamy taki przykładowy właśnie wynik. Ponadto również prostota w przygotowaniu symulacji i co może jeszcze naprawdę istotne, sprzężenie zestawu zagadnień. Bo w tym procesie mamy do czynienia i z przepływem, i z wymianą ciepła, mogą zachodzić jakieś reakcje chemiczne, więc to wszystko zostaje uwzględnione i w dużej mierze w taki sposób, aby nie angażować w dodatkowy sposób Państwa, nie obciążać. Okej. Jeśli spojrzymy na te zalety podsumowane, będziemy mieli niższe koszty produkcji, mniej czasu potrzebujemy na projekt, więc i koszt produkcji spada, jakość naszej produkcji rośnie, ale przy okazji my też jako osoby przedsiębiorcze możemy więcej zarobić na projekcie, właśnie dlatego, że klient dzięki oszczędności też może nam więcej zapłacić. Poza tym możemy przetestować bez kosztownych prototypów nasze projekty i możemy
zmieścić się zarówno w budżecie finansowym, jak i nazwijmy to budżecie czasowym. Co jest na pewno przypadnie Państwu do gustu. Wśród zestawów narzędzi, które oferuje Alter Inspire Polyfoam, znajdziemy narzędzia geometryczne, które pozwolą Państwu dopracować geometrię, gdyby była taka potrzeba, a nawet ją stworzyć od podstaw, a także narzędzia związane z formowaniem cząstek, właśnie pianki, z wtryskiem, z samym przygotowaniem procesu, jego parametrami. Na przykład w kierownicy będziemy mieli zewnętrzną część kierownicy, środek, a pomiędzy nimi jest pianka, więc będziemy mogli określić również na przykład w tym przypadku, że w tej kierownicy coś jest, nie jest to tylko, nazwijmy to, zewnętrzna część, obudowa i pianka. Nie, tutaj możemy też określić te dodatkowe parametry, które występują włącznie z tym, do jakiego stopnia też będziemy wypełniać naszą formę. I możemy dokonać analizy wyników wraz z wizualizacją, wszystko w ramach jednego przystępnego interfejsu. Możemy także przeprowadzić z pomocą jednego kliknięcia tak zwany Pouring Cup test, czyli test, można to, po polsku to brzmiałoby jako test cieknącej filiżanki, który też Państwu umożliwi uczynienie Państwa pracy z czy to sztywnymi, elastycznymi czy półsztywnymi piankami prostszym. I przy okazji też będziecie mogli Państwo diagnozować defekty. Tak jak wspominałem, proces, analiza procesu ma charakter złożony. W pewnym sensie można nawet powiedzieć multiphysics, bo uwzględniamy i przepływ, i wymianę ciepła, i przecież jeszcze chemię. A przy okazji możemy skorzystać z wygodnej bazy materiałów, najbardziej popularnych, dostępnych w przemyśle. Tutaj mamy przykład właśnie zestawienia naszego rzeczywistego obiektu z jego wybranym modelem. Workflow wygląda w sposób następujący. Zaraz zobaczymy go na dwóch krótkich przykładach. Najpierw tworzymy, określamy, co jest naszą formą, co będziemy wypełniać, jaki jest zwrot grawitacji. Nasz model możemy orientować inaczej niż samą grawitację, możemy na nim pracować tak, jak nam wygodnie. Poza tym określamy wtrysk i jego parametry, zarówno fizyczne, jak i ogólnotechniczne. Przechodzimy do określenia komponentów, czyli co jest czym w naszym procesie. Jeśli istnieje potrzeba zdefiniowania dodatkowych parametrów, jest dostępnych kilka, to również możemy ten nasz proces dookreślić, a workflow zostaje zamknięty przez analizę obliczeniową, symulację i właśnie analizę wyników w ramach jednego wygodnego interfejsu. Tutaj mamy przykładowy wynik takiego procesu. Mamy określony zestaw parametrów dla wtrysku i dla samego formowania pianki. Wśród nich znajdziemy temperaturę, gęstość, ciśnienie, prędkość. Także znajdziemy takie kryteria jak ciśnienie powietrza czy czas wypełniania. Po prawej stronie widzą Państwo skalę kolorystyczną wraz z możliwościami wybrania parametrów dla trzech wielkości, dla właśnie wtrysku, formowania się tej naszej pianki poliuretanowej, a także pod kątem defektów. Do prezentacji jeszcze powrócimy. A teraz pokażę Państwu nasz przykład. Nasz przykład będzie obejmował, jeśli mogliby Państwo potwierdzić, że tutaj też wszystko dobrze widać. Teraz powinniśmy widzieć właśnie interfejs i model. Super, bardzo Panu dziękuję. Może kilka słów tutaj o interfejsie na żywo w takim razie. Jest analogiczny jak w innych programach rodziny Alter, czy w szczególności Inspire, a więc mamy zarządzanie plikiem, zapis, import, robienie zrzutów ekranu, dostęp do pomocy czy do ekranu licencjonowania.
Następnie mamy proste opcje edycji typu cofnięcie operacji, powtórzenie, wycinanie, kopiowanie, wklejanie, które dostępne są też pod skrótami klawiszowymi. Widok, który pozwala nam zobaczyć, tak jak na przykład w HyperMeshu czy HyperWorksie, model browsera, czyli przeglądarkę modelu, okno właściwości. Poza tym możemy wybrać, które wstążki z tych dostępnych na górze nas interesują, czyli szkicowanie, geometria i pianka i zestaw dodatkowych opcji związanych z widokiem. W warstwie szkiców czekają na Państwa standardowe możliwości rysowania linii i kształtów, przycinania, łączenia i generalnie wymiarowania. W geometrii znajdą Państwo z kolei zestaw narzędzi, które pozwolą Państwu wyciągać geometrię, obracać, tworzyć symetrię, odbicia, otwory, skalować, przeprowadzać operacje boolowskie i cięcia, proste modyfikacje, tworzyć powierzchnie środkowe, zaokrąglenia i wydrążenia, a także przesuwać powierzchnię. Zestaw wygodnych, standardowych opcji. Dwie uwagi, które chciałbym powiedzieć, nim przejdziemy do procesu formowania. Wszyscy jesteśmy, myślę, zaznajomieni z klasycznym obracaniem modelu z pomocą myszki i klawisza Ctrl, ale myślę, że warto też zwrócić uwagę, że jeśli Państwo preferują, to pod układem współrzędnym możemy to robić z pomocą strzałek. Nie jest to już proces ciągły, a dyskretny, ale jest to jedna wygodna rzecz. I druga rzecz, o której warto pamiętać, ze względu na to, że w przeciwieństwie do HyperMesha, czyli programu bestii jednostkowego, Inspire Polyfoam, jak i inne Inspire, jest programem jednostkowym, to znaczy określamy system jednostek, w którym działamy i program się do tego dostosowuje. I tutaj taka prosta uwaga. Jeśli wybierzemy klasyczny system milimetr, kilogram, newton, sekunda, to będziecie Państwo mieli temperatury w skali Kelwina. Jeśli chcecie Państwo w Celsjuszach, to możecie Państwo wybrać system manufacturing milimeter, dla którego możecie Państwo właśnie ustalić samodzielnie jednostki. I tutaj możemy właśnie potwierdzić stopień Celsjusza, który też się nam zaraz przyda. OK. Przechodzimy do procesu. Myślę, że bardzo się Państwu spodoba. Krótki, prosty, przyjemny. Krok pierwszy. Tworzymy nasz tak zwany foam part. W związku z tym z menu kontekstowego, które ma trzy narzędzia, wspomniany test Puring Cup, poza tym właśnie tworzenie tutaj foam partu i ustawienie kierunku grawitacji. Zaczynamy od określenia, gdzie będzie trafiała nasza pianka. Nasza pianka będzie trafiała zarówno w obręcz, jak i w ten dolot. Tutaj mamy temperaturę, zatwierdzamy. Jeżeli chodzi o grawitację, określimy również jej kierunek. Nas interesuje kierunek w dół, w stronę tego otworu. Tutaj zrobimy to z pomocą przycisku Z. Jeżeli kliknąłbym go jeszcze raz, zwrot wróciłby do poprzedniej pozycji. Znowu zatwierdzamy rezultat. OK. Pierwsza część naszego workflowu wykonana, druga część dysza. Którędy będzie wlatywała nasza pianka w procesie formowania? Gdzie mamy wlot w układzie? Wlot będziemy mieli tutaj, tak jak już poniekąd zajawiłem. I tutaj, aby wybrać płaszczyznę, w której macie Państwo dolot, najprościej to zrobić poprzez zestaw narzędzi XYZ. Nasza płaszczyzna jest na Y, więc wybieramy Y. Z pomocą strzałki, jak Państwo widzicie, możemy przesuwać w bardzo prosty sposób aż do końca modelu. Nasz model kończy się na 217 mm. I mamy w zasadzie tą dyszę ustawioną. Następnie klikamy na powierzchnię, którą sobie stworzyliśmy i którą widać w kolorze zielonym. I to kółeczko to jest właśnie nasz wtrysk. Z pomocą zestawu strzałek określimy współrzędne i dokładne tego wtrysku.
te, które są nas satysfakcjonują, więc nie będziemy nic zmieniać, zatwierdzimy prawym przyciskiem myszki i wybierzemy po kolei materiał, temperatura już w stopniach Celsjusza, promień naszego otworu, strumień, który określimy jako 0,045 tysięcznych kilograma na sekundę i z ważnych parametrów holding time, moving time, parametry procesu. Nas interesuje dzisiaj tylko pierwszy, 1/10 sekundy. W zasadzie w tym kroku mamy wszystko już gotowe. Zatwierdzamy i przechodzimy do trzeciego kroku w naszym procesie, czyli wybieramy formy, narzędzia, elementy, które występują w procesie wytwarzania pianki poliuretanowej. Nas interesują dwa elementy. Po pierwsze to, co jest wewnątrz naszej formy i co ta nasza pianka będzie opływać, jeśli się z tym będzie stykać. Dla nas jest to ta środkowa część kierownicy i zatwierdzamy, a także tworzymy mold, czyli naszą substancję otaczającą nasz element analizowany. Kilka szybkich uwag. W lewym górnym rogu znajdą Państwo część, mold, insert, czyli właśnie ten wkład kierownicy i tutaj elementy powiązane z dyszą. Każdy z elementów możemy wyizolować, każdy ma swój kolor wygodnie i przejrzyście. Tutaj mamy wybór materiałów. Kiedy definiowaliśmy poprzednim razem materiał, wybieraliśmy z tych, które stworzył sobie autor, czy stworzyła autorka tego projektu. Natomiast teraz wybieramy z bazy materiałowej, gdzie mamy dostępne aluminium i stal. I kilka rodzajów stali, konkretnie 3-4 rodzaje aluminium. Temperatura 45 stopni Celsjusza, a nasz obszar mold ma tutaj podane wymiary i koordynaty, w których musi się zmieścić. Ze względu na wysoką dokładność po przecinku nie widać całych liczb, ale po wejściu i kliknięciu myszką widzimy dokładne parametry. Można to oczywiście ustawić też ręcznie z pomocą wyboru strzałek układów współrzędnych. I w ten bardzo prosty i wygodny sposób sami sobie ustawimy tak, aby kierownica była na środku, nawet bez udziału liczb. Zatwierdzamy i ostatnia, w zasadzie jedna z dwóch ostatnich rzeczy, parametry procesu, o których Państwu wspominałem, dzielą się na dwie kategorie, podstawowe i zaawansowane. Zaawansowane mają opcję tylko, opcję tilt pouring, podstawowe stopień wypełnienia objętości, tempo żelowania czy czas trwania procesu. Jeśli przejdą Państwo do ustawienia obliczeń pod tą strzałeczką, zauważycie Państwo, że mamy tutaj ustawienia dla siatki. Normalnie one są ukryte. Teraz mamy rozwinięte ustawienia zaawansowane procesu siatkowania, w ramach których możemy sami ustalić, ile będzie komórek siatki wokół danej, wzdłuż danej osi, jaki będzie, lub druga opcja, nadajemy stały rozmiar komórkom i podajemy ich parametry, albo podajemy zmienny rozmiar komórek i sami definiujemy osie. My dzisiaj skupimy się na najprostszym rozwiązaniu, po prostu stałej liczbie komórek wzdłuż osi, a program sam dostosuje sobie wyniki. Po takim przygotowaniu naszego modelu będziemy mogli przejść do obliczeń, ale aby było jak najszybciej, aby nie zabierać Państwu czasu, mam już gotowe, predefiniowane wyniki, które pozwolę sobie teraz dla Państwa otworzyć. Jak widzimy, nasz model wczytał się ponownie, tym razem już z wynikami i przechodzimy do analizy.
Przy analizie każdy parametr jest doczytywany na bieżąco, więc jeżeli będziecie się Państwo przełączać pomiędzy fazą injection, fazą foaming i pomiędzy konkretnymi parametrami w tych fazach, to musimy chwilkę poczekać, aż te wyniki się doczytają. Zwolnijmy może analizę i możemy zobaczyć animację na przykład dla rozkładu temperatur w fazie injection. Teraz program myśli, jesteśmy już na etapie 7 z 26 kroków. Nim skończyłem to mówić, mamy 12, także bardzo szybko to doczytuję, a danych do doczytania jest naprawdę sporo. I zobaczcie Państwo, jak ten proces w fazie injection przebiegał. Możemy wybrać inny parametr, inną wielkość fizyczną, tudzież fizykalną. Tylko problem jest taki, że oczywiście ten rozpływ będzie dokładnie identyczny, więc pokażę Państwu jeszcze dla wygody. Może zachowamy parametr termiczny jako stały, a zmienimy po prostu fazę. Przejdziemy z fazy wtrysku na fazę piankowania i tutaj po doczytaniu wyników zobaczymy, jak ten proces przebiega w dalszej kolejności. Tutaj możemy nawet jeszcze troszeczkę zwolnić animację. I jak Państwo widzą, mamy rozkład zarówno w czasie, jak i w przestrzeni naszych wielkości fizycznych. Ostatnim menu, które mamy dostępne, są wielkości związane z defektami. Tutaj mamy określone ciśnienie powietrza i czas wypełnienia. I dla obu tych wielkości możemy zobaczyć rozkład potencjalnych defektów. W ramach podsumowania chciałbym Państwu jeszcze pokazać krótką animację, która myślę, że pozwoli Państwu utrwalić sobie nasz workflow, tym razem na przykładzie siedzenia w samochodzie. Tutaj również importujemy geometrię, ustawiamy grawitację, wybieramy płaszczyznę, na której działamy w naszej formie, ustalamy wtryski i ich parametry, co jest też wygodne. Na razie tutaj widzimy ustawienie pierwszych wtrysków, ale jest też opcja, która pozwoli Państwu ustawić zestaw wtrysków, które następnie będą działały w jakiejś określonej przez Państwa sekwencji. Dalej definicja parametrów procesu, proces siatkowania, który jak widzimy jest szybki, wygodny. Dzisiaj na nim się w ćwiczeniu nie skupialiśmy, aby jak najszybciej zobaczyć wynik. I jak Państwo widzą, po przeprowadzeniu obliczeń tak wygląda proces foamingu dla poduszki, dla siedzenia w samochodzie osobowym, dajmy na to. Podsumowując, program Alter Inspire Polyfoam pozwoli Państwu zdefiniować Państwa części, jeśli jeszcze nie macie gotowej gdzie indziej opracowanej geometrii, ocenić jej konfigurację, czy sensowność, technologiczność projektu, przeanalizować zaawansowaną fizykę związaną czy to z wymianą ciepła przepływem, czy reakcjami chemicznymi, przewidzieć, gdzie możemy się spodziewać defektów. W przypadku kierownicy na szczęście nie mieliśmy takiego miejsca, ale mogą takie sytuacje oczywiście wystąpić. Mamy także dostęp do zestawu właściwości materiałowych. Dotychczas w Alter Inspire Polyfoam zaufali tacy klienci jak w branży automotive, na przykład Hyundai, Audi, Porsche, BMW, Volkswagen, General Motors, w świecie urządzeń domowych między innymi Samsung, Whirlpool czy LG albo GE, w świecie chemicznym i materiałowym między innymi Huntsman, BASF czy Covestro, Także myślę, że to też pozytywnie świadczy o jakości produktu.
Gdybym mógł zostawić Państwa z czterema kluczowymi korzyściami jeszcze na koniec. Po pierwsze, prostota procesu produkcji. Jak Państwo zobaczyli, omówiliśmy podstawowe elementy interfejsu, proces, korzyści, dodatkowe podpowiedzi związane z wykorzystaniem programu, dwa przypadki całe obliczeniowe, pół godziny. Jeśli wykroczyliśmy, to w zasadzie tylko o problem z wyświetlaniem slajdów. Także tutaj widzimy, jaki ten proces jest wygodny i prosty w obsłudze, co jest korzyścią drugą, poza właśnie głęboką możliwością analizy procesu. Dodatkowo możemy także Państwu powiedzieć na bazie naszego doświadczenia, czy doświadczenia producenta, czy naszych klientów, że wyniki symulacji są naprawdę dokładne, a przy okazji, po pierwsze, jest to część pakietu Inspire, więc opanowując jeden program, w następnych Państwo też sobie poradzicie i też możecie skorzystać z ich wsparcia, a po drugie, w pakietach są też inne programy z rodziny Alter, które też mogą Państwu pomóc w Państwa projektach. Bardzo dziękuję Państwu dzisiaj za uwagę. Czy macie Państwo jakieś pytania? Jeśli tak, to bardzo bym prosił o zostawienie. Jak może Pan przetestować produkt? Może Pan skontaktować się z nami poprzez naszą stronę, z naszym działem handlowym. Jesteśmy w trakcie aktualizacji wersji testowych na stronie. Po kontakcie z nami możemy wyrobić właśnie nasz dział sprzedażowy, Państwu licencję testową, na której będziecie Państwo przez określony czas mogli skorzystać z produktu. Generalnie dostępna jest taka baza materiałowa, jak widzieliśmy na dzisiejszym webinarze, na dzisiejszym pokazie. Natomiast jeżeli chodzi o dodatkowe bazy, mogą Państwo skorzystać również w zależności od typu Państwa licencji, czy to z bazy materiałowej MDC, czy z Total Materia, które też są w pakiecie Alter. To już potem zależy od Państwa licencji. Natomiast jeżeli chodzi o same pianki, też się znajdą w bazie jak najbardziej. Czy są jeszcze jakieś pytania, czy jeszcze w czymś mógłbym Państwu pomóc, coś podpowiedzieć? Okej, jeśli nie macie Państwo dodatkowych pytań, to ja pozostaję do Państwa dyspozycji, a do uczestników dzisiejszego spotkania wyślę krótki materiał dzisiaj albo jutro z podziękowaniem za udział. Także dziękuję bardzo za udział w dzisiejszym spotkaniu i zapraszam na przyszły tydzień przede wszystkim, gdzie skupimy się na procesie ekstruzji.